Witam. W tym filmie chciałem Wam pokazać ikrę moich skalarów. Jak wiecie, ja wracam po pracy i wtedy karmię ryby. I właśnie teraz tutaj jest takie karmienie. Tym razem jest to żywy pokarm. No i właśnie przy okazji karmienia zobaczyłem, jak to fajnie ikre sobie złożyły na takim dosyć no, trudno dostępnym liściu dla skalarów, bo, bo one przecież są wysokie. Ten liść jest tuż pod powierzchnią. Nie wiem dokładnie jak to się stało, że one złożyły tamte ikrę, ale jak widzicie ikra jest złożona na tym liściu i para bardzo ładnie jej pilnuje. Jest to para mieszana. Nie będę tutaj się wymieniał co do co do jakie to są rodzaje skalarów, bo bo ja dokładnie sam nie wiem. Ten czarny to jest chyba Pinoy, a a tamta samiczka to jest chyba Smoky Blue. Niech mnie ktoś poprawi, jeżeli się mylę. W każdym razie no, udało mi się złożyć taką fajną ikrę. Na liściu jest to dosyć bojowa para, no i ona bardzo ładnie pilnuje tej ikry. To jest pierwszy dzień po tej, tej ikry, a będzie jeszcze ich kilka. Tu, jak widzicie, jeszcze rybki dojadają sobie rozwielitkę. Nie wiem, czemu spora część tej rozwielitki po, po włożeniu do akwarium pływa po powierzchni. Nawet niektóre jeszcze żyją, bo, bo, bo one się ruszają, ale nie mogą się zanurzyć. Nie wiem, czy po przepukaniu w tej wodzie z kranu, coś im się takiego dzieje, że nie mogą się zanurzyć. W każdym razie jest to nawet dobra opcja o, dla takich o malutkich moinezy, które sobie tam mogą potem ją z powierzchni pozbierać, ale całkiem sporo widzicie też tutaj pływa sobie i w akwarium. A to już drugi dzień, i znowu karmię rybki. Też wróciłem z pracy. I jak się zdziwiłem, jak zobaczyłem, że ikra nadal jest. Zazwyczaj ikra w moim akwarium to rzadko kiedy przeżyje, nie wiem, godzinę, rzadko kiedy przeżyje moment nawet składania tej ikry, bo zazwyczaj jest tak, że rybki złożą trochę, po czym dostają atak gdzieś skądś i, i ta ikra znika albo inne skalary. Yy, przyatakują gdzieś tam grupowo, bo tam z jedną rybą to sobie jeszcze para poradzi, ale jak ich atakują, nie wiem, na 3-4, yy, no to już nie. A już nie mówię o tym, jak to robią zbrojniki, to już wtedy no nawet najbardziej upilnująca para no, nie jest w stanie yy, zbrojnikowi nic zrobić, więc on sobie wpada na takie liścia i natychmiast to mikre zjada. No, jak widzicie, tej yy, mrożonki sobie rybki akurat jedzą. Tutaj pływają jakieś lasonogi. Z, z krylem drobnym jest to taki grubszy pokarm, w sam raz dla, dla skalarów. Dlatego ja go podaję właśnie na tych rybek. Jest tam jeszcze jakaś szklarka między, między tym wszystkim i solowiec. To już dla tych mniejszych, ale tutaj głównie widać te większe. No i zobaczcie, jak ta parka fajnie pilnuje. Mimo tego, że jest pora karmienia, że wszystkie ryby rzuciły się akurat w to miejsce. No to ta para jest w stanie upilnować to. A tu zobaczcie dzień trzeci. Wróciłem z pracy nadal i kram była. No, zdziwiłem się ogromnie, no bo mówię trzeci dzień, żeby upilnować to jeszcze na samym środku akwarium. No, trochę to dziwne dla mnie, ale się ale cieszę. Na pewno w tym pomaga fakt, że ten liść jest tak dosyć blisko przy powierzchni i praktycznie z trzech stron jest otoczony inną roślinnością, więc w zasadzie te ryby muszą pilnować tylko i wyłącznie jednej strony. A tutaj zobaczcie parka nanajów na, na tej kryptokorynie na samym dole postanowiła złożyć swoją ikrę. Ta para no, nie składa zazwyczaj tej ikry dużo ze względu na to, że złoży o tyle co tutaj jest i za chwilę a tak, nie wiem, czemu ta para nie umie za bardzo pilnować jej ikry. Naprawdę każdy osobny, który by chciał ją zjeść, to podpłynie i ją zje. Tamta para jest, widzicie, na tyle waleczna, że trzeci dzień upilnowała tą mikrę, a ta niestety, no nie wiem, co się dzieje z tą parą. No nie, nie, jest, nie jest ta para bojowa. Zresztą ta druga para na naju dokładnie tak samo. A te tutaj waleczne potrafią naprawdę upilnować tą mikrę. I jak widzicie, trzeci dzień ikra jest. No i tu jeszcze rzut oka na całe akwarium. Tu po lewej stronie ta parka również szykowała się do składania ikry, ale tak nieśmiało na razie tylko czyściła tą podkładkę. Dzień czwarty. Dzień czwarty, tu już widzimy trochę więcej białej ikry. No i ikra zaczęła się już wykluwać. No to już czwarty dzień, to już jest taki ostateczny dzień, kiedy ikra się wykluwa. No nie będę ukrywał, że no z tej ikry, jak wiadomo, nigdy nic nie wychodzi, bo, bo jak już te maluchy się wykluwają, zaczynają machać tymi ogonkami, to sami rodzice je zjadają, bo, yy, no nie wiem, no jeszcze potrafią pilnować, ale jak już się coś rusza, no to one muszą sprawdzić, co tam się rusza i muszą to zjeść i to jest raczej normalne w akwariach ogólnych. Yy, dlatego nawet hodowcy zazwyczaj otławiają ryby od, od ikry. No bo rodzice, no mówię, upilnują, ale na koniec i tak zjedzą, więc no 4 dni udało się tą, tą parę, tej parze upilnować tą ikrę i dlatego właśnie ten film pokazałem. No i ta para tutaj w końcu zaniósł na tej podkładce, złożyła także i na tej żabienicy sobie ikrę. Żabienica to jest chyba najlepsza roślina dla, dla skalarów, ona powinna być chyba w każdym akwarium Aczkolwiek zastanawiam czy jej nie wyrwać, ale to szczegół. W każdym razie, no, liście żabienicy są idealne do składania ikry dla skalarów, i widzicie, no, mimo tego, że przez dwa dni czyściły sobie tą podkładkę, co ja tam specjalnie zrobiłem właśnie pod te ikre. To i tak rybki te postanowiły przenieść się jednak na, na środek akwarium i złożyć sobie ikrę na, na liściu żabienicy. Trochę powiem wam, że zapuściłem tak fajną, co widać tutaj na tych, na tych nagraniach, ale to dlatego, że po prostu muszę sobie odchodować te roślinki, bo muszę się podzielić z kolegą, więc no muszę trochę je zapuścić, żeby było czym dzielić. Ale dzięki temu stworzyła się taka fajna enklawa, gdzie, gdzie te skalary mogły znowuż tę ikrę złożyć i upilnować. No niestety, rano już z tej ikry nie było śladu, z tego co pamiętam, do wieczora jeszcze upilnowały. Ale rano już nie było. Oczywiście podejrzewam, że to już jest zasługa zbrojników i one zawsze wpadają na taką ikrę i chwila, moment i jest po niej. A a propos zbrojników, to maluszki u tego zbrojnika się już wykluły i tak jak tutaj widzicie już sobie tam w tej grocie dorastają, dojadają ten woreczek i za parę dni już podejrzewam, Będą pokarmem dla skalarów, nie ma co ukrywać, no im się odwdzięczą za te zjadanie ikry. I kolejna para, tym razem druga para, Lionana. Ta również postanowiła złożyć ikrę i również wybrała sobie do tego żabienicę, tylko taki dziwny liść, sam czubeczek na, na samym końcu. I tak jak widzicie, tej ikry też nie jest za dużo, bo, bo mówię, one złożą taki trochę te ikry, potem inne ryby im zjedzą, one znowu już trochę złożą, znowu im zjedzą. No, te Rionaje u mnie no, nie potrafią ikry upilnować i no, niestety bardzo szybko ją tracą. Może kiedyś się doczekamy, że one złożą i upilnują, ale na tę chwilę to tak jak widzicie, to jest troszeczkę jest zjadane. Zresztą tutaj to jest chyba dopiero początek składania, to było dużo więcej, ale po jakimś czasie i tak niestety ta ikra znikła. Nie wiem do końca, dlaczego akurat te Rio Nanae, zarówno jedna, i druga para, są takie no, mało bojowe, jakieś takie, nie wiem, nieśmiałe, one się boją tych ryb. Naprawdę jedna czy dwie ryby są w stanie już tą ikrę im zjeść, i praktycznie one odchodzą na chwilę, i tylko patrzą, jak ktoś im tę ikrę zjada. A jeszcze tutaj, kolejna para, słuchajcie, postanowiła sobie tutaj z tej strony czyścić liścia i, i też zaraz nie składać. Tam widzicie po lewej stronie ta pomarańczka czyściliście, liścia i też, też chyba będzie składać ikrę. Tylko już niestety tego nie nagrałem, ona się też dobrała z tym samcem koi. No i tu jeszcze po prawej stronie też była bitwa kolejnej pary, yy, która też miała ik zamiar składać ikrę, także no, trochę się ikry sypnęło w tym tygodniu. Yy, no taki jakiś tydzień obfitości. Mam no, nadzieję, że film Wam się spodobał. Do zobaczenia. Cześć.